Robert Szmajda, chyba lepszego scenariusza sobie nie mogłeś wymyślić, KSW Lublin. No dokładnie, jest to poniekąd spełnienie moich marzeń. Mogę teraz już powiedzieć, że 2 lata temu, kiedy wracałem gdzieś tam z Norwegii do sportu, to właśnie taki był mój plan i właśnie go realizuję i to jest świetne. Napędza mnie to dodatkową energią i dodaje mi takiej determinacji i zapału do jeszcze cięższych treningów i tego, że naprawdę ta praca, którą wkładam w treningi i w to wszystko dookoła, zaczyna, że tak powiem, się realizować. Czy to się wiąże z dużą presją, bo wydajesz się spokojny bardzo? Nie, kompletnie nie odczuwam jakiejś presji. Wręcz bym powiedział, że mega pozytywny taki stres w pozytywnym znaczeniu, tak, tak jak mówię, no bardzo mnie to zdeterminowało. Mocny rywal napędził mi takiej motywacji, że naprawdę te 5 miesięcy tak ciężko przepracowałem, że jestem pewien tego, co zrobiłem i nie czuję jakiegoś napięcia czy niepokoju związanego z walką. Ponadto, jeżeli chodzi o przygotowania, bardzo dużo czasu poświęciłem na trening taki mentalny. Wiem, że to jest coś nowego wśród sportowców, jeżeli przynajmniej chodzi o Polskę i naprawdę polecam każdemu, bo kompletnie zmieniło to, jakim jestem sportowcem. A ponadto myślę, że już dojrzałem sportowo na tyle, żeby poradzić sobie z takim stresem związanym ze startami. Marzenia marzeniami, ale podobno masz 6 kg do zrobienia jeszcze i nie obawiasz się tego, że trzeba cię będzie na ważenie wciągać i po prostu nie dojdziesz, bo to jest jednak bardzo dużo w ciągu kilku dni. Nie, nie jest to nic nowego. Tak naprawdę moim rekordem było 10 kg w 2 dni, więc i walka była wygrana, więc kompletnie się tego nie obawiam. Zresztą aktualnie pracuje ze mną Michał Stępniak, mój dietetyk, także on nad wszystkim czuwa i jestem spokojny, mam głowę odciążoną, także nie, kompletnie się tego nie obawiam. Czyli wszystko siedzi w głowie. Dokładnie, wszystko to jest tutaj, a ja zamierzam w sobotę pokazać po prostu, że zamieniam te słowa i myśli w czyn. Lubelszczyzny zdominował TFL, ale KSW teraz też obiera ten kierunek. Ty jesteś teraz w KSW. Myślisz, że będziesz taką lokalną gwiazdą, czy chcesz wyjść poza ten umowny Lublin i bić się no, na całym świecie, że tak powiem, i masz takie plany, jeżeli o to chodzi, a to się wiąże z przeprowadzką pewnie do Warszawy i tak dalej, i tak dalej. Że tak powiem, zaczynamy lokalnie po to, żeby uderzyć globalnie, tak? Jak najbardziej, no, jeżeli będę miał takie możliwości, żeby się rozwijać i być zawodnikiem znanym na całym globie, no to myślę, że każdy, kto tutaj walczy, czy na jakiejkolwiek gali, to jest tak naprawdę jego jakieś tam marzenie i cel, do którego dąży. Aktualnie no, skupiam się na tym, co jest, tak, na danej chwili, więc teraz, jeżeli chodzi o Lublin, no to jako zawodnik chcę przejąć to miasto, żeby ktoś myślał Lublin, małpa. Co byś o rywalu powiedział? Dobrze go rozpracowałeś? Tak, pracowałem z kilkoma trenerami, oczywiście głównie z Łukaszem Grochowskim. Przygotowywaliśmy cały game plan pod niego. No jest bardzo wymagający, jest niebezpieczny, ale myślę, że nie walczył nigdy pod presją zawodnika, jakim jestem. I jestem po prostu nastawiony na swoje zwycięstwo. Nie obawiam się, tak jak mówię, to, że jest mocnym rywalem, to tylko zdeterminowało mnie do naprawdę solidnej pracy. Wiem, co zrobiłem, wiem, co przygotowałem sobie przez ten cały okres i nie mam cienia wątpliwości, jeżeli chodzi o moje umiejętności. Docelowo będziesz zostawał w KSW w tej wadze? Tak. Myślę, że póki co nie mam jakichś konsekwencji zdrowotnych związanych z cięciem wagi. Wiadomo, nie wiadomo ile tak naprawdę ta kariera będzie trwała, jeżeli chodzi o wiek. Może z wiekiem gdzieś tam, jeżeli się pojawią jakieś problemy czy przeciwwskazania, no to wtedy rozważę powrót do 7-7, ale na chwilę obecną nie mam z tym problemów, także zostaję w kategorii lekkiej. Patrząc na tych rywali w 70, tak myślałeś sobie, że jeszcze z kimś chciałby się tutaj zmierzyć w KSW? Oczywiście po tej pierwszej kontrolnej walce, tak? Szczerze powiedziawszy, no, staram się nie wybiegać poza aktualną walkę, tak? Wiem, że też
gdzieś tam Thunder Strike, bo mam kontrakt otwarty i planuję rewanż z Kadeną i podejrzewam, że to będzie następna walka po KSW. A jeżeli chodzi o generalnie zawodników w KSW, no to ta kategoria lekka naprawdę jest mocno obsadzona. Są tu sami dobrzy zawodnicy i tutaj z kim bym nie wychodził do walki, tak naprawdę każdy będzie stawiał swoje warunki i wysoki pułap umiejętności. A z kim nie zestawią, no to już nie gra roli tak naprawdę. Ze względu też na awans do KSW, duże zainteresowanie jest tam wśród kibiców na najbliższym wschodzie, tak bym powiedział, dzikim wschodzie. Tak, nawet, że tak powiem, trochę mnie to zaskoczyło. Naprawdę pozytywny odbiór wśród kibiców takich lokalnych, dużo wsparcia. To też za tym idzie, że gdzieś tam więcej osób chętniej ze mną współpracuje, jeżeli chodzi o sponsorów. No, dla mnie no nic, tylko się cieszyć. Naprawdę realizuję swoje marzenia i to wszystko, właśnie ta cała atmosfera związana z tym też dodaje mi takiego animuszu i energii do działania. W KSW jak wszędzie liczy się show, ty wyglądasz trochę jak Conor McGregor, może gdzieś tam ten kierunek na ważeniu w piątek? Nie, ja uderzam w Kapitana Amerykę, tak jak powiedziałem, Winter Soldier to mój rywal, także tutaj mocno zaznaczę swoją pasję do komiksów. Gdzieś mnie, że tak powiem, w ostatnim tygodniu natchnęło na taki pomysł i uważam, że jest dosyć trafiony. No i co, spodziewajcie się batalii takiej, jaką miał Kapitan Ameryka z Winter Soldier. Soccer kicków nie przewidujesz? Może tarczą będę rzucał, ale nie chcę robić spoilerów. Dziękujemy. Dziękujemy.